przedstawi nam inżynier, utalentowany radioesteta o olbrzymiej wiedzy, ponad 30-letnim doświadczeniu, jest twórcą od promiennika likwidującego szkodliwe promieniowanie geopatyczne, a jednocześnie pozytywnie oddziałujące na organizm. Pan inżynier Bernard Duliński, proszę bardzo. Proszę Państwa, zacząłem zajmować się radiestezją już od 1969 roku, ale zawodowo później. Musiałem pierw nabyć doświadczenia, żeby uzyskać tytuły kwalifikacyjne, czeladnik, mistrz w zawodzie. Mianowicie wiemy, że prądu nie widać, ale jak dotkniemy prądu, to kopnie. Natomiast w radiestezji są oddziaływania, których nie widać, ale działają tak jak kropla wody na skałę. Przez stopniowe, codzienne oddziaływanie wywołują cały szereg schorzeń i to w zależności od tego, jakie jest natężenie tego oddziaływania, jaki kto jest wrażliwy i jak długo przebywamy w tym oddziaływaniu tego promieniowania. Wszyscy wiemy, że promieniowanie cieków podziemnych jest szkodliwe, a szczególnie krzyżówki tych cieków. I miejsca usytuowane na krzyżówkach cieków powodują schorzenia u ludzi jak białaczka, ponieważ krew jest takim ferromagnetykiem i tam następuje zaburzenie w kościach płaskich wytwarzania czerwonych krwinek. Jedyny ratunek to jest przeszczep. A czy musimy się na to zgodzić? Możemy po prostu poprosić radiestetę, żeby sprawdził, czy nasze mieszkanie jest wolne od tych promieniowań, czy przyczyna jest inna. Jest cały szereg przedmiotów, o których sobie nawet nie zdajemy sprawy. Jest taki wachlarz hiszpański, często nad łóżkiem ustawiony, rozłożony. I byłem wzywany do dziecka, które w nocy płakało strasznie, nie dawało im spać. I lekarz siedział przy tym dziecku i mówi, ręce opadają, nie wiadomo, co się z tym dzieckiem dzieje. Okazało się, że wystarczyło złożyć ten wachlarz z powrotem i ustawić go w kącie i już nie ma sprawy. Nie sądzę, żeby ten wachlarz oddziaływał źle, ale po prostu on wpływał na pole magnetyczne ziemskie, które występowało w tym mieszkaniu i tak rozpraszało, że oddziaływało bardzo źle na główkę tego dziecka. To było zaraz przy główce tego dziecka. Często przynosimy do domu kamienie, a to morze wyrzuciło, a to tam taki ładny, a gładki. I się spotkałem z tym, że ludzie mieli w domu lawę wulkaniczną, która promieniowała radioaktywnie. I to mały kamyk, a wszyscy chorzy byli. Lekarz nie mógł żadnej diagnozy postawić, bo po prostu to było taki szereg schorzeń, że po prostu trudno było wywnioskować, co za przyczyna. I dopiero usunięcie tego spowodowało, że wróciło wszystko do normy. Bez leków wszyscy wyzdrowieli po usunięciu tego kamyka. Inny taki ciekawy przypadek, zupełnie nieziemski, to jest to, że byłem w Antoninku i dzieciom przestały rosnąć nogi. Ręce, korpus, wszystko normalne, tylko nóżki krótkie i pan mówi, nie wie co się dzieje, mówi chyba do Raciborza pojadę na łamanie kości, na wyciąganie na tych aparatach, mówi, bo po prostu coś okropnego się dzieje. Natomiast w pokoju dziecinnym było terrarium i było 7 węży niejadowitych, tłustoogoniastych, które to dostał tam z zoologu od kogoś. Węże, jak oddziaływują na zwierzęta, na małpy i sobie upatrzą któryś z tych ofiar, to ta małpa krzyczy, ale nie ucieka. I wąż do niej dopada, dusi i zjada. Czemu nie ucieka? Bo mają pola ruchowe mózgu zablokowane zupełnie. Po to, żeby nie uciekały, to po prostu wąż też musi coś zjeść.
I dopiero po usunięciu tych węży z tego mieszkania, oddaniu ich z powrotem do ogrodu zoologicznego, dzieciom powiedziałem, że mają podawać zmieloną skorupkę od jajka, bo to jest fosfor wapnia przerobiony już przez kurę, z ugotowanego jajka, bez tej błony, zmielone na drobny pył i to tak jak pierwszym solą sypać po prostu na kanapki. I co się okazało? Dzieciakom nogi zaczęły rosnąć nadzwyczajnie. Mówi, panie, to ja już nie pojadę do Raciborza na łamanie tych nóżek, bo nóżki zaczęły rosnąć nadzwyczajnie szybko, ponieważ dostały ten składnik, który był potrzebny, a został usunięty czynnik, który blokował tu wzrost tych kości. To są rzeczy dosyć takie niewiarygodne, można by powiedzieć. Niemniej jednak ja mówię to, co z praktyki się z tym spotkałem. Poza tym do takich przedmiotów jeszcze, które w zasadzie nie powinny być w domu, można zaliczyć papirusy. Papirusy są robione w Chinach, ale sprzedawane przeważnie w Egipcie. I to masowo są nabywane przez turystów. I byłem w domu u takiej pani, gdzie promieniowanie było, że coś jest na szafie, że coś z szafy, tam z góry na szafie coś leży, coś promieniuje. Mówi, ach, to jak byliśmy w Egipcie, zupełnie zapomniałam, jak tam mam papirusy. Papirusów, ja mówię, nie trzeba wyrzucać, ale trzeba je odpowiednio umieć zabezpieczyć, żeby one mogły być w domu w ogóle eksponowane. Tak samo jest z tym głową Nefretete. Często odlewana w gipsie, wisi na ścianie, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale tak po prostu działa na pole magnetyczne ziemskie, że strasznie negatywnie oddziaływuje na mieszkańców i chorują. Szczególnie jeżeli jest na głowie wyeksponowany taki ten wąż, to się jakoś specjalnie nazywa, taki kawałek tam na czole ma tego węża. Często spotyka się, że w mieszkaniu są przedmioty takie jak na przykład piramidki. I to jeden gość produkuje masowo z blachy. I co te piramidki robią? Te piramidki mają niby leczyć, niby mają uszlachetniać tam pokarm czy coś takiego, a okazuje się, że te piramidki muszą być, jeżeli mają pracować i mają być odpowiednio służyć ludziom, to muszą być dokładnie wstrojone do północy magnetycznej. Także w ten czas włożone cytryna, czy pomarańcza, czy inne przedmioty do piramidki, dostrojonej do północy magnetycznej, to przynosi zmianę tego smaku i ten aromat jest zupełnie inny. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, że ta piramidka może mu szkodzić w innej pozycji, to można ją zabezpieczyć odpowiednio przez założenie odpowiedniego dipolu. Mieszkania kwitną często, dają nam zapach, ale na przykład spotkałem się z tym, że róże chińskie niestety działają 3 razy gorzej niż żyły wodne. I to jest tak zwana bioemisja organizmów żywych. To polegało na tym, że kobieta była w bardzo ciężkim stanie w szpitalu i z tym mężem rozmawiam. Mówię, panie, może macie jakieś żyły? No nie, bo był radiesteta, tam zabezpieczył. A może macie tamto, może tamto? Nie. A może macie różę chińską? O tak, tak, to jest ulubienica mojej żony, mówi, już na cały pokój prawie rośnie. Ja mówię, pani, jest zima, to wystaw panią na balkon tą różę chińską, a żonę weź pan ze szpitala do domu. No ale ona tak ładnie kwitnie. Mówię, tak, im lepiej kwitnie, tym ma większe oddziaływanie, bo ona się broni w swoim środowisku, ale nie w domu, bo dom to nie jest jej środowiskiem. I róża zmarzła, kobieta wróciła do domu i nagle w przeciągu tygodnia wszystkie objawy, które miała, ustąpiły. Inne kwiaty mogę wymienić, jeszcze tutaj lipkę, ta co ma takie klonowe, omszone listki, kwitnie takie białe, niepozorne. Ja mówię, nie trzeba jej wyrzucać, ale można ją zabezpieczyć, nie? Poza tym Diefenbachia, to jest podwójnie szkodliwy kwiat, sprowadzany z Holandii masowo,
To jest takie żółte, naklapiane liście. Mało, że ona ma promieniowanie dwukrotnie gorsze niż żyła wodna, to jeszcze ma strychninę i w suchych liściach ma strychninę krystaliczną. Także jak obrywać suche listki, tylko w rękawiczkach. Jak ktoś gołą ręką, to może mieć uczulenie na strychninę i poważnie może się rozchorować. No, z takich innych jeszcze to jest pandanus. Byłem w Szczecinie u takiej żony marynarza, mówi: Panie, mnie głowa tak boli, mówi, jakby mi ktoś imadłem ściskał te migreny, to już biorę wszystkie leki, jakie tylko znam na bóle, nic mi nie ustępuje. Ja patrzę, że dwa fotele, ława, za ławą pandanus pod sufit. To jest taka rodzaj palmy, który stoi na takich korzonkach. Założyłem odpowiednie zabezpieczenie na podstawę, nad doniczką, na ten kwiat. I zanim ona kawę przyniosła, mówi: Panie, Pan jest cudowny. Mi głowa przestała boleć. Ja tu już od roku się męczę, mówi. A ja mówię: od kiedy ten kwiat jest? No od roku. No tak, to się zgadza. Ja mówię: Pani, tu jest zabezpieczenie na tym kwiatku. Także ta bioemisja tego kwiatu jest zamknięta w obrębie tej bryły. Ona się nie rozchodzi mi na całe mieszkanie. I po założeniu tego zabezpieczenia on mówi: Pan jest cudowny, mi się głowa nie boli. Jej, mówi, jak to jest, jak głowa nie boli? Pierwszy raz doznała tego uczucia, jak głowa nie boli. Innym takim jest kwiatkiem jest Sansevieria. To są te miecze, takie ostre języki teściowej. Często się spotyka. Są trzy odmiany. Są rozetowata, białobrzega i ta szara. Mają troszeczkę mniejsze promieniowanie niż żyła wodna, ale lepiej, jak one są gdzieś na korytarzu, czy w każdym razie poza mieszkaniem, nie? Ale nie przy łóżku. Inny rodzaj oddziaływania jest filodendron. Filodendron to jest taki cichy złodziej. On zabiera nam jony ujemne z powietrza mieszkania. To, co my mamy nawilżacze na koloryferach, czy mamy bioionizatory w mieszkaniu, to ten filodendron bardzo ładnie rośnie i nam zabiera te jony ujemne. Mało tego, te korzenie powietrzne filodendronu mają własności bardzo silnie trujące. Jak niemowlak by na przykład uskubnął taki korzeń, to może bardzo źle się to skończyć w szpitalu nawet. Być może, że są jeszcze inne rodzaje kwiatów, które źle oddziaływują. To może być gwiazda betlejemska, która słyszałem, że też jest trująca, ale to tylko na gwiazdki, a potem jak zmarznie, to się wyrzuca. Czy są pozytywne roślinki? Są. Taką pozytywną roślinką, która daje nam jony ujemne, jest paprotka. Jeżeli ktoś ma paprotki, to ta paprotka nam zaczyna usychać, jeżeli jest promieniowanie negatywne. Niekoniecznie żywe, ale jeżeli jest negatywne promieniowanie w mieszkaniu, to paprotka zaczyna od końców liści obsychać. I robiłem takie zlecenie, że na szafie stała paprotka, a przez brzeg szafy przebiegała ciek wodny. Popromieniowany od cieku, pionowa taka ściana. No i to mnie ten pan domu zaprosił, natomiast pani domu nie było w domu. Mówi, bo jakby ona to zobaczyła, kto tu przyszedł, to Matko Boska, co ja bym tutaj miał. I na szczęście, jak zakładałem zabezpieczenie, pani domu przyszła, nie? Ja wie pani, a czemu ta paprotka jest do połowy sucha, a do połowy nie? No mówi, bo ona tak powoli usycha, ja ją obracam, tak całkiem usznie, to kupię następną, nie? No co, jak tu obeschła z tej strony, to ją obróciła, to obeschła druga strona, to kupiła następną. No ale wie pani, nie o to chodzi. Po prostu jak jest szkodliwe promieniowanie i do pół paprotki przechodzi żyła, pionowa ściana od promieniowania od żyły, a do połowy nie, no to ta połowa, co rośnie ładnie, to ją pani na żyłę wpycha i to wszystko schnie. I tam wpadłem za miesiąc. O, mówię, pani Elu, nowa paprotka. Nie, nie, mówi, patrz pan, te liście mają po 60 cm, ona rośnie jak głupia, mówi teraz. Mówi, tak rośnie, że ja się nie mogę nadziwić, jak to przedtem mogła schnąć.
Tak, ale to jest po prostu to pozytywne działanie tej paprotki. Może są inne rośliny, które działają też pozytywnie. Proszę? A storczyki? Storczyki są obojętne. One w zasadzie w mieszkaniu też nie powinny być, bo to są rośliny klimatu tropikalnego. Rosną w rozgałęzieniach drzew, w takim pruszu między gałęziami. I tam dopiero mają odpowiednią wilgotność i temperaturę. I dlatego bez przerwy kwiatek za kwiatkiem kwitnie. Jeżeli ktoś ma za suche powietrze, albo ktoś ma nieodpowiednią pielęgnuje, czyli jest zalewana, albo ma ziemię za zbyt żyzną, to musi być szczępki kory, dosłownie musi mieć pod korzeniem, a nie może być tego. To w tym sensie też, ale nie sprawdzajmy jej pod kątem tego, żeby ona działała negatywnie. Kochanych to jest końskie włosie. Ja o tym mówiłem tam w internecie, na tym filmie, że sprawdzałem dziecko, które miało łóżeczko na krzyżówce żył. I jak się wystawiło to dziecko z łóżeczka, to zaczęło płakać. Jak się wstawiło do łóżeczka, wszystko w porządku. I tak chwyciłem ten materacyk, a ten pan domu mówi, to jeszcze po mnie. Matka powiedziała, że to jest prawdziwy skarb. Ja się na tym wychowałem. I to końskie włosie nie przepuszczało żadnego promieniowania, mimo że tam była krzyżówka pod łóżeczkiem. No ale powiedziałem, że po prostu jeżeli chodzi o jak złożone będzie zabezpieczenie, to nie ma znaczenia, czy to jest to końskie włosie, czy nie, ponieważ zabezpieczenie działa lepiej jak to końskie włosie. Innym takim czynnikiem jest trawa morska. Te stare materace jeszcze sprzed wojny. I robiłem w Nowym Tomyślu takiego małżeństwa. Panie mówi, ten dziad nie chce nam zdechnąć, mówi. To był powstaniec wielkopolski. Już naprawdę te materace z tej trawy morskiej były do niczego. Ale on na tym spał, bo wiedział, że na tym się wyśpi i zdrowy chłop. I miał tam chyba w ten czas już z 80 tam parę lat. I mówi, my tu się chcemy pobrać. I mówi, nie mamy się tu, na jego pokój czekamy. A on mówi, tu żyje i żyje. My mu kupimy z gąbki. Ja mówię, nie. Chłop umrze, jak przyjdzie jego czas. Czemu mu zabierać to, co jest tak cenne? Także ta trawa morska niestety, ale była niedoceniana. To była trawa z bronowania dna morskiego, suszona. I tak nie wiedzieli, co z tym zrobić, to zaczęli robić z tego materaca. To nie jest trawa marokańska, bo trawa marokańska pustynna, z której zaczęto robić materace, nie ma tej właściwości absolutnie. Jest po prostu tak, jakby jej nie było. Zresztą zwykła słoma, żytnia, pszenna, owsiana, co się kiedyś na silniki napychało, tam dwa razy w roku się wymieniało tą słomę, nie przepuszcza promieniowania, daje lekkie, pozytywne promieniowanie nawet. I chłopy kiedyś w 50-tych latach do wojska, na śledziu i na kaszy, a wychodziły z wojska chłopy jak dęby. Ponieważ tam nie mieli ich organizmy problemu z tym promieniowaniem. A teraz chłopaki, jak szły do wojska w latach 60-tych, 70-tych, spały na gąbce i połowa wychodziła w inwalidów. Ja w swoim życiu robiłem różne badania nad różnymi rzeczami i przynosili mi różne odpromienniki. Niektóre były tak diabła warte, że jak było promieniowanie w jednym miejscu, tak jak na przykład ten pas jest tutaj żyła wodna, to promieniowanie rozchodziło się na całość. To mówię, chłopcze, przyniosłeś coś takiego, to tak jakby chłop wziął widły i z kubki gnój rozrzucił na całe pole. To niech lepiej jest na tej kubce i tylko zejdźmy z tej kubki gnoju i śpimy, chociaż na zdrowym miejscu, gdzie nie ma promieniowania w ogóle. No na początku to kazałem ludziom przestawiać meble. Zejdźcie, mówię, z tej żyły, będzie lepiej. No i było. Ale to mnie nie zadowalało. Zastosowałem odpromienniki w ten czas techniczne. I te odpromienniki techniczne no, działały, owszem. Po założeniu było pozytywne promieniowanie, dosyć wysokie. Ale z każdym dniem to oddziaływanie ich spadało. I jak ktoś nie zrobił konserwacji, nie zregenerował tego odpromiennika, no to było gorzej niż źle.
Mówię, nie, to nie jest metoda. Po prostu zacząłem pracować całymi nocami, dniami nad odpornikiem, który pracuje zupełnie inaczej niż dotychczasowe. Czyli chwyta niekorzystne promieniowanie, zmienia jonizację na lekką jonizację ujemną i jednocześnie daje pozytywne promieniowanie. Także z zera nie ma promieniowania, tylko jest albo pozytywne, albo negatywne. Jeżeli żyła wodna ma minus 9, minus 10, stara miedź, jakaś blacha miedziana, co tam w Opolu spotkałem, miała minus 18 w tapczanie. Zielona prawie. Także odpromiennik po założeniu w mieszkaniu daje plus 8. Pozytywnego. Lekka jonizacja ujemna plus 8. I to jest to optimum, co powinno być. Pewnie, że spotkałem odpromienniki na plus 50. To co to dało? To ludzie mają lewitować, czy mają w ogóle nie spać? Te plus 50 to można do sali operacyjnej wstawić, tam gdzie rekonwalescencja jest, na 2-3 godziny i wyjąć. Bo to jest przegięcie pały w drugą stronę daleko, daleko. Natomiast te plus 8, które bez przerwy oddziałuje, powoduje to, że drobne ustroje się nie rozwijają, przynajmniej nie w takim stopniu, jak im się wydaje. I organizm ma możliwości, ma przecież te siły obronne, ma cały układ immunologiczny, żeby się przed tymi chorobskami uszczec. Także to jest tak jakby wspomaganie organizmu bez przerwy. Zastosuje się odpromiennik w samochodzie. Tak jak te odpromienniki domowe muszą być zorientowane północ-południe, tak w samochodzie nie musi być zorientowany, ponieważ masa aron w trakcie wiązania kręci się. Jak się kręci ta masa? Na zwykłym adapterze niestety. To bo przecież samochód też nie jedzie.